Program powstaje przy współpracy EgoSim. www.egosim.pl. Kurdystan podzielony między cztery państwa: Turcję, Irak, Iran i Syrię. To kraina między Bliskim Wschodem a Środkową Azją. Inny stan prawny w każdej części, inna waluta, ale wspólna flaga, język i tożsamość narodowa. Kurdowie kochają zieleń, a odpoczywają w każdy piątek, to dzień wolny od pracy. Czy można bez problemu znaleźć się na przykład w Kurdystanie tureckim lub irańskim, a później odwiedzić iracki lub syryjski? Zapraszam na rozmowę o Kurdystanie dziś tureckim i irackim. Tak. Bo tam byłeś na żywo właśnie w Aroma Espresso Bar i w internecie. Witold Repetowicz, dzień dobry Witku, witaj. To znaczy w syryjskim też byłem, tylko że z powodu wojny domowej to teraz bym nie polecał akurat do syryjskiego Kurdystanu jechać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe Kurdystany, to dość łatwo jest się tam znaleźć. Jak trafiłeś do Kurdystanu? Jeżeli chodzi o Kurdystan turecki, to było to dość przypadkowe, bo przemieszczałem się z Syrii do Iranu i posypały mi się trochę połączenia autobusowe i utknąłem w Diyarbakir, to jest nieformalna stolica Kurdystanu tureckiego, w której zresztą przepiękne miasto, otoczone murami, najdłuższym po chińskim murem, i tam też bardzo, bardzo łatwo jest poznać Kurdów, ich kulturę. Natomiast znacznie łatwiej, w sposób pełniejszy poznać kulturę Kurdów w Iraku, ze względu na to, że panuje tam w tej chwili większa wolność. No a do Kurdystanu irackiego trafiłem w ten sposób, że po prostu chciałem trafić do Iraku, żeby tą białą plamę wymazać z mojej listy podróżniczej. A że do Bagdadu jest trochę niebezpiecznie pojechać, więc pojechałem do Kurdystanu irackiego. To bardzo dziwne miejsce, bo czym tak naprawdę jest Kurdystan? To jest kraj, kraina? Zdecydowanie to jest kraj podzielony na cztery części, tak jak powiedziałeś na początku. I w zasadzie jedynym, gdy byłem trafiłem w czasie ostatniej mojej podróży do irackiego Kurdystanu, do domu takiego lokalnego feudała Husseina Karima, to tam mi powiedziano, że w zasadzie tylko jedna rzecz brakuje Kurdystanowi do bycia państwem, po prostu uznanie międzynarodowe jako państwo. Poza tym wszystkie atrybuty państwowe w zasadzie istnieją, jest terytorium. Kurdystan, Kurdowie wytyczyli dokładne granice swojego kraju. Jest język, jest flaga, jest bardzo bogata kultura i są również tradycje państwowe, ponieważ pierwsze półniepodległe państwa kurdyjskie powstawały w X-XI wieku. Tak jak mówiłem, wspólna flaga, język i tożsamość narodowa i podziały widoczne choćby na mapie na cztery części i każda część należy do innego kraju. Tak, tak. Status tych czterech części jest zupełnie różny, ponieważ w tej chwili, gdy się mówi o Kurdystanie, to w zasadzie przychodzi na myśl Kurdystan iracki, ze względu na to, że Kurdystan iracki de facto jest niepodległym państwem. W Kurdystanie irackim bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek ślady Iraku. Na 100 flag kurdyjskich może jedną flagę można znaleźć, iracką. Przerwę ci, bo mamy twoje zdjęcia, przepraszam. Jakbyś powiedział tylko, co widzimy. Tak, tutaj na tym zdjęciu widać Dohok, to jest Azadi Monument, pomnik wolności, wybudowany po wyzwoleniu. To jest z kolei Tama w Dohok również. Ruiny Charstin, starożytnego miasta, tutaj akurat jest świątynia Anahity, bogini wód. To z kolei już jest Kurdystan turecki. Tak, to jest, to są okolice Urfy.
A to jest Kurdystan Iracki, znowuż Erbil, cytadela w Erbilu. Ona najpiękniej wygląda z lotu ptaka. Wtedy dopiero można zobaczyć ten ogrom tej cytadeli. Ona przez lata przynależności Kurdystanu do Iraku była bardzo zaniedbana. W tej chwili Kurdowie ją odnawiają, ponieważ mają pieniądze. 1/3 ropy iracki znajduje się na terenie Kurdystanu. Czy możemy sobie tak przejechać z tej jednej części Kurdystanu do drugiej albo do trzeciej i czwartej? Nie do końca, to znaczy zależy z której do której. W tej chwili granica między Kurdystanem tureckim a syryjskim jest zamknięta ze względu na wojnę domową w Syrii. Granica między Kurdystanem irackim a Kurdystanem syryjskim z kolei jest otwarta, ponieważ Kurdystan syryjski został częściowo wyzwolony i opanowany przez oddziały kurdyjskie tak zwanego zachodniego Kurdystanu. I w miejscowości Fishkabur jest przejście graniczne, z tym, że raczej nie jest to miejsce, przejście graniczne przeznaczone dla turystów, bardziej dla Kurdów. Natomiast jeżeli chodzi o przejście graniczne między Kurdystanem irackim a tureckim, to jest ono ogromne. Bardzo łatwo je przekroczyć ze względu na to, że kurdyjską wizę można dostać na granicy na 15 dni i są zupełnie inne przepisy wizowe, jeżeli chodzi o wjazd na teren Kurdystanu irackiego i inne są na teren Iraku. Kurdyjska wiza tylko obowiązuje na teren Kurdystanu, na teren zarządzany przez autonomię kurdyjską. I to przejście jest niezwykle ruchliwe. Tam stoi około 20-kilometrowa kolejka tirów z jednej i z drugiej strony, ponieważ handel między Turcją a Kurdystanem irackim jest bardzo duży. Natomiast jeżeli chodzi o Kurdystan iracki i Kurdystan turecki, Kurdystan syryjski nie graniczy z Iranem, Kurdystan iracki i Kurdystan turecki graniczy i tutaj po prostu trzeba mieć wizę irańską, raczej nie polecam przekraczania przez góry, ponieważ raz trzech Amerykanów przypłaciło to 2 latami w więzieniu irańskim. Witold Repetowicz lubi takie kraje jak Irak, tak? Byłeś w Iraku? Nie, w Iranie byłeś. Znaczy, to zależy jak na to patrzeć, to ponieważ... Zaraz wrócimy, bo mamy znowu zdjęcia. Tak, to znowu jest, to jest Kurdystan turecki. To akurat Kars, a to jest Ishak Pasha Saraje, bardzo blisko granicy turecko-irańskiej. To był pałac kurdyjskiego możnowładcy z przełomu XVII i XVIII wieku. To z kolei jest Erbil, znowuż iracki Kurdystan, jeden z parków. Tak jak mówiłem, Kurdowie w miastach, na przykład jeżeli chodzi o Erbil, to można zobaczyć w Erbilu ogromne kontrasty. Z jednej strony totalnie zatłoczone, głośne centrum, chaotyczne, niezwykle chaotyczne, a z drugiej strony takie miejsca jak właśnie Cytadela, gdzie z jednej strony może i zaniedbane wciąż jeszcze, ale piękne swoim urokiem starożytności i z kolei zupełnie inny klimat jest w parkach, takich właśnie jak widoczne tutaj na zdjęciu, gdzie panuje ogromny spokój, porządek, czystość i właśnie Kurdowie zwykle w piątki udają... Tak. Piątek to dzień wolny. Tak, tak, piątek to jest dzień wolny, ponieważ... Nie, bo Kurdystan zasadniczo, chociaż nie w 100% jest krajem muzułmańskim, a w całym świecie muzułmańskim dniem wolnym jest piątek. Czy jest tam zielono? W zasadzie tak, to znaczy Kurdystan przede wszystkim kojarzy się z górami. Kurdystan to jest kraj gór, jednakże są one w
dużej mierze porośnięte zielonymi drzewami i te, jeżeli chodzi o miasta, to te bardzo, bardzo zielone parki, które są częścią kurdyjskiej, zresztą nie tylko kurdyjskiej, Kurdowie są mocno spokrewnieni z Irańczykami i to jest taka wspólna ich cecha biwakowania w piątki w tych parkach, ogrodach, śpiewania, tańczenia. Zresztą te śpiewy i tańce są bardzo charakterystyczne, kurdyjskie i piękne. Czy mają Państwo pytania o Kurdystan? Jeśli tak, proszę podnieść rękę, podam mikrofon. Witku, kobiety i mężczyźni, widać podział? Tak. W zasadzie Kurdystan jest pod tym względem niezwykle konserwatywny i tą segregację płciową bardzo mocno widać. Praktycznie rzecz biorąc, gość, a ja miałem okazję być dwa razy przypadkowo gościem w kurdyjskim domu, gość spotyka się tylko z męską częścią domu. Kobieta nie spotyka się z obcym. Chociaż z drugiej strony jest też taki paradoks, że w oddziałach zbrojnych kurdyjskich w Turcji, w PKK, to jest partyzantka niepodległościowa kurdyjska, większość stanowią z kolei kobiety. Również w politycznej reprezentacji Kurdów w parlamencie tureckim, w partii BDP, większość stanowią kobiety, a więc z jednej strony kobieta tradycyjnie jest ograniczona do roli takiej domowej, a z drugiej strony jest bardzo aktywna politycznie, militarnie. Jest to pewien jeden z wielu paradoksów Kurdystanu. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o to wychodzenie kobiety na zewnątrz, to troszeczkę inaczej jest w miastach kurdyjskich. I to bardziej w Kurdystanie irackim, w Erbilu, w Sulejmanii, w Kurdystanie tureckim jest to bardziej zachowawczo, chociaż tak jak powiedziałem, mogłoby to, temu przeczyć obecność kurdyjskich kobiet w polityce kurdyjskiej. Dziękuję bardzo, Witold Trepetowicz, wielkie brawa. O Kurdystanie właśnie nam opowiedział. To też taka zabawna historia, bo Marcin, który tutaj jest, zaprosił Witka na chyba pierwsze oko podróżnika, tak? Dobrze pamiętam, do Wege Miasta i tak się złożyło, że się zakumplowaliśmy i Witek u nas wystąpił, więc gdyby Państwo też chcieli u nas wystąpić, to oczywiście zapraszamy. Raz w miesiącu będziemy takie spotkania robili w Warszawie i poza nią. Odsyłamy też na stronę Kompasu, bo Witek, o jakim kraju, przypomnij mi, opowiadałeś, bo było już tyle tych rozmów, że nie pamiętam. O Iranie. O Iranie. Bardzo ciekawa rozmowa. Zatytułowaliśmy ją o bezpiecznym Iranie z takim znakiem zapytania. Witek twierdzi, że jest bezpiecznie. Tak, bardzo, bardzo bezpiecznie. To zapraszamy. Naprawdę. A w Iranie zasadniczo nie ma żadnych zagrożeń dla turysty. To zapraszamy do Iranu. W Kurdystanie też. W Kurdystanie irackim też. No, dziękujemy. Witek Repetowicz, zapraszamy na Kompas. Program powstaje przy współpracy EgoSIM. www.egosim.pl